dzień dobry, dzień dobry. Wielu z was, widzę, że jest nowych graczy i wielu z was pyta: kurczę, Hincul, jaki czołg premium? Polećcie coś. Dajcie znać, czym najlepiej zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, dla tych przynajmniej nowych graczy jest podpowiedź bardzo prosta. Obecnie w kontrakcie możecie zdobyć za darmo, tak, za darmo, bardzo dobry czołg premium. Jeden, można powiedzieć, z fajniejszych czołgów średnich, a mowa tutaj o AMB-T. Ten pojazd u mnie na kanale wielokrotnie już był. Tak więc ci nowi, którzy szukają dobrej premki, to jest dobra, abym powiedział nawet bardzo dobra premka. Dlaczego? Co najbardziej cechuje ten pojazd? Oczywiście uszkodzenia, dlatego że tutaj mamy trzy pociski, jest to magazynek. Taki niestandardowy magazynek, można powiedzieć włoski magazynek, tak więc nie musimy się martwić o kontrolę, ile nam pocisków zostało i tak dalej, dlatego że on sam nam się przeładowuje. Tak, po wystrzale jednego, dwóch pocisków momentalnie zaczyna się przeładunek, nie musimy nic kombinować, to jest bardzo wygodne, ale też trzeba patrzeć na czasy przeładunku, bo tutaj ten czas jest dość długi. A jeżeli chodzi o uszkodzenia na tym medzie, tutaj mamy jak na ósmy tier bardzo dobre, bo niektóre czołgi ciężkie mają podobną alfę. 360 na strzał, jak na ósemkę, to jest naprawdę fenomenalny wynik. Jeżeli chodzi o penetrację, 215 na pocisku podstawowym, śmiało można grać nawet na tym pocisku podstawowym. To jest 215 penetracji, a na pocisku premium, jeżeli komuś brakowałoby tej peny, mamy 278. Dość szybkie pociski, bo prędkość tego pocisku akurat na podstawie mamy 1278, bardzo dobry wynik, a jeżeli chodzi o pociski drugie, te podkalibrowe, tutaj mamy, słuchajcie, aż 1492. To naprawdę bardzo dobra prędkość. Czas skupiania to jest jego słaba strona, 2,7. Jeżeli chodzi o celność, też nie jest najlepsza, 0,38. Dla niego najlepsze właśnie warunki są takie: bitwa jest dość długa, przeciwnik na nas mocno nie napiera, a my wtedy możemy robić to, co do nas należy. Tak więc pojazd za darmo. Słuchajcie, zostało tam około 50 chyba dni, o ile dobrze kojarzę, kontraktu, żeby zdobyć ten pojazd. To jest jeszcze sporo czasu. Warto, naprawdę warto sięgnąć po tą maszynę za darmo. Zupełnie za darmo, wystarczy tylko i wyłącznie grać, a pojazd znajdzie się u was w garażu. On kiedyś dostał buffa. Kiedyś był mniej lubianym pojazdem, dlatego że i słabiej jeździł, działo też było kiepskawe. Teraz oczywiście też mógłby być ciut lepszy, no ale bez przesady. To jest naprawdę bardzo dobra maszyna, bo i pancerz tutaj jest fajny i działo jest naprawdę kapitalne. Nawet na 10 tierze tutaj te dziesiątki mogą się czuć zagrożone, dlatego że słuchajcie, z tego działa jesteśmy w stanie zadać, jak dobrze będzie nam losowało, nawet ponad 1000 uszkodzeń. Nasza alfa to jest oczywiście 360, tak więc tutaj naprawdę możemy zrobić niezłe uszkodzenia. A tym bardziej na ósmym tierze, on nie może być mocno przesadzony. Co ja na przykład chciałbym jeszcze zobaczyć w tym pojeździe? Tylko i wyłącznie lepszą mobilność. Już ten przeładunek przeboleje, bo on jednak jest dość długi. Ale gdyby on był bardziej mobilniejszy, gdybyśmy mogli szybciej zmienić flankę, to jeszcze byłoby to naprawdę dużym, dużym wzmocnieniem dla tego pojazdu. No tak patrzę na naszą drużynę, na razie jest ok, bitwa w miarę, bym powiedział, raczej wyrównana, bo zaraz przeciwnik będzie doganiał nas z wynikiem, już jest 12 do 11. Bitwa na mapie, linia Siegfrieda, na szczęście nie ma artylerii, z losowaniem na 10 tiery. O, taka ósemka, jak będzie wyjeżdżała na nas, tutaj naprawdę możemy spore uszkodzenia zrobić. I przeciwnik szybko może stopnieć. Dobra, jest 42, zobaczcie, 378. Co do zasięgu spotowania, 380 metrów, 1300 punktów wytrzymałości.
prędkość maksymalna nasza 48 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ilość koni na tonę, tutaj nie wygląda to zbyt dobrze. Chociaż na papierze dobrze wygląda, ale no w rzeczywistości on jest takim mułowatym czołgiem. To trzeba mieć na uwadze. Cały czas wygrywamy jednym fragiem. Dobra, tu jest M60. Dobra, dobra. No teraz nam trochę gorzej polosowało. 337, cały czas poniżej naszego standardowego, naszej standardowej wartości, tak powinienem powiedzieć. Dobra, aby tu nie przyjąć, tu cały czas mam tego grilla, jest jeszcze light. No, gdyby mi wszedł cały magazynek, bym go bez problemu skończył, ale tu mamy sporo przeszkód, ciężko będzie, chociaż może ktoś mi z tyłu pomoże, mamy tam jeszcze jakiegoś meda z tyłu. Przejdź do 6. Dobrze, 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 dawać tego lighta. Jest jeden czołg, tutaj widzę na pozycji przyzamkowej tej. Nawet dwa, jest i Tedek jeszcze. 5 do 6, tak. Aha, już się robi nieciekawie. Nie wiem, co robi nasz light, jak zwykle, tam gdzie nie powinien być. Dobra, wkleję mu to. Najlepiej grać właśnie na tym ostatnim pocisku. Teraz zobaczcie, ten przodunek naprawdę jest długi. Gdyby zaczęli na mnie tutaj już jechać, no to wtedy nie miałbym kompletnie szans, żeby się obronić. Ale oczywiście czas, zawsze czas gra na naszą korzyść. Aha, nasz light sobie tam stoi. Cyber Shark. No przydałby się tu, z daleka może ktoś tam upolował. W takiej nietypowej miejscówce stoję. Nie, raczej tutaj nigdy nie podjeżdżam. Zobaczcie, nawet z tego bunkru to działo, które wystaje, ono nam przeszkadza, bo nas blokuje. I nie mogę zbytnio się tak chować. Aha, już mnie z tyłu coś bije, nie wiem co. Na pewno mam lighta przed sobą i na pewno mam grilla. A, jest T-42, to ono chyba mnie biło. Też kapitalny med. Dobra, chodźcie z uwagą. I to jest właśnie to, że mamy magazynek. Aż tu w buzie. I to strzelam pociskami. Dobra, wyrównaliśmy. Leopard i grill. Grill jest przede mną, leopard prawdopodobnie przy naszej bazie. No dobra, postaram się tego grilla wyświecić. Co ja tutaj mam do pomocy? Kolega chyba z Polski, pozdrawiam. Dobra, jest grill. I teraz przydałoby się mieć jeden. 427 zostało, no niestety. A dobra, pięknie plosowało. RNG było z nami. No i teraz zobaczcie. Jest taka sytuacja, że nawet gdyby... No właśnie, nie miałem to powiedzieć. Gdyby ten gościu zszedł, no to jednak jesteśmy w potrzasku, bo ten przodunek długi. 14 sekund, ostatni pocisk. No musimy wyczekać, tak? Nawet jeden strzał jestem w stanie przyjąć. Chociaż ten pojazd, powiem wam, że też potrafi odbić. Tutaj pancerz naprawdę działa, jeżeli chodzi o meda. Dobra, gdzie on jest? Tu jest. O właśnie, zaprezentowaliśmy to, co mówiłem. Opuszczanie działa. Tego nie powiedzieliśmy. Minus 9, nie, 10 stopni chyba, tak? Tak. Nie, minus 9. No i dobra, mamy 3 pociski i gość jest nasz. Gościu jest nasz. Pięknie. Tak więc słuchajcie, ci nowi gracze, a nawet ci starsi gracze, jeżeli chcecie mieć naprawdę fajną premkę, wystarczy zrobić kontrakt. Zostało jeszcze sporo dni, żeby ten pojazd zdobyć i posiadać w garażu, a naprawdę warto. Z mojej strony to wszystko, dziękuję wam ślicznie za uwagę i cóż, zapraszam do następnego
materiał. Do usłyszenia. Hej.